Szanowni Państwo, witamy w Nowej Miodowej. Uprzejmie prosimy o wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych i innych urządzeń. Przypominamy, że w sali obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas koncertu. Życzymy Państwu miłych wrażeń artystycznych. Ladies and gentlemen, welcome to Nowa Miodowa. We kindly remind you to turn off or mute your mobile phones and other devices. Taking pictures, filming and recording is strictly forbidden during the concert. We wish you a pleasant artistic experience. Szanowni Państwo, serdecznie witam. Nazywam się Barbara Szczęsna-Remisz. Jestem konferansjerem Filharmonii Narodowej. Zostałam poproszona o poprowadzenie dzisiejszego wieczoru koncertu laureatów, z czego się ogromnie cieszę. Bardzo przyjemnie mi Państwa widzieć, bardzo przyjemnie poznać i słuchać młodych, utalentowanych artystów z Nową Miodową. Na stałe Filharmonia Narodowa współpracuje. Więc być może zobaczymy się też i w naszych skromnych progach na ulicy Jasnej 5. Szanowni Państwo, ważny wieczór, czas koncertu laureatów pierwszej edycji konkursu Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia Muzyczna Jesień. Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które swoją obecnością zaszczyciły dzisiejsze wydarzenie. Panią dyrektor Iwonę Waga-Parafiniak. Dobry. Która gości nas w tej pięknej sali Nowej Miodowej, sali o cudownej akustyce. Przedstawicieli Centrum Edukacji Artystycznej, pana dyrektora Zdzisława Bujanowskiego. Pedagogów. Witam bardzo serdecznie, bo to jest tak ważne, żeby dziecko miało fantastycznego pedagoga, więc całym sercem jestem z Państwem i dziękuję za pracę, za wysiłek, który Państwo ofiarujecie tym bardzo młodym artystom. No i wszystkie osoby witam serdecznie, które troskliwą opieką otaczają młodych naszych gości. I serdecznie, bardzo serdecznie witam bohaterów dzisiejszego koncertu, czyli laureatów, których usłyszymy, młodych mistrzów gry na instrumencie. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy część artystyczną, zanim rozpoczniemy koncert laureatów, mam zaszczyt zaprosić na scenę pana dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Zdzisława Bujanowskiego. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, no miło mi poinformować, że można powiedzieć, że w oczekiwaniu zarówno rodziców, jak i nauczycieli udało się zorganizować konkurs Muzyczna Jesień. Jest to pierwsza edycja. Jest to pierwsza edycja, która składa się z dwóch części. Pierwsza część to są instrumenty solistów i zespoły muzyczne, które dzisiaj będą prezentowały swoje umiejętności. Druga część, ponieważ no nie udało się jakby scalić wszystkich instrumentów, w związku z tym w drugiej części, który będzie równo za rok, będzie zakończona pierwsza i druga edycja pierwszego konkursu. I wówczas dopiero będziemy mogli zobaczyć, jak to wyszło, czy potrzebne będą jakieś tam zmiany organizacyjne, poprawki, czy też nie. Chciałbym Państwu powiedzieć, że oczekiwania były dość takie duże, jeśli chodzi o nauczycieli i rodziców, jeśli chodzi o ten konkurs, z uwagi na to, że jesteśmy również organizatorem konkursu dla szkół muzycznych drugiego stopnia. Tam mamy
do czynienia już z zawodowcami, którzy w efekcie grają z zawodowymi orkiestrami przy pulpicie. No i można powiedzieć, że szkoły muzyczne pierwszego stopnia trochę zazdrościły, dlatego musieliśmy sprostać tym oczekiwaniom po to, żeby to zrealizować. Chciałbym również podkreślić, że ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, jeśli chodzi o konkursy, to konkursów jest, można powiedzieć, od diabła, bo są realizowane przez szkoły, przez stowarzyszenia, przez fundacje różne. Różne mają programy, jeśli chodzi o poziom, ale bardzo dobrze, że są, ponieważ no, dzięki temu, że one są, no, to młodzi ludzie mają możliwość obycia ze sceną, z instrumentem, walki ze stresem, motywacja, współzawodnictwo, więc bardzo dobrze, że są. Natomiast dlaczego ja o tym mówię? Mówię dlatego, że ten nasz konkurs różni się tym, że program jest na takim poziomie, że skierowany jest do wszystkich uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia, którzy są w stanie ten program pokonać i zagrać. Dlatego też dzisiaj będziemy gościć i będą nam prezentować wykonawcy, czyli laureaci tego konkursu, czyli można powiedzieć, że najlepsi ze szkół muzycznych pierwszego stopnia, ponieważ charakteryzuje się to tym, że my nie określamy limitu, że ma być to 8. klasa, 7. klasa, 6. klasa, 5. klasa, tylko kierujemy go do wszystkich uczniów, którzy są w stanie podołać, jeśli chodzi o program. Dlatego też chciałbym powiedzieć, że dzisiejsi laureaci należą im się bardzo, bardzo takie głębokie i mocne podziękowania za ich trud i za to, że byli w stanie to pokonać i udźwignąć. Natomiast poza podziękowaniami dla laureatów, również, proszę Państwa, należą się podziękowania dla ich nauczycieli i rodziców, bez których na pewno nie zdołaliby tego osiągnąć. Szanowni Państwo, no, ja tak mogę długo mówić, ale myślę, że zbyt długie przemówienia mają to do siebie, że stają się zbyt nudne. Dlatego, jeśli Państwo pozwolicie, to damy możliwość przekazania tych umiejętności, którymi będą się wykazywali dzisiejsi laureaci. Natomiast ja chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować jurorom, którzy oceniali te konkursy. Chciałbym też bardzo podziękować profesorom, którzy tworzyli programy dla tychże uczniów. No i chciałbym również podziękować pani Ewie Żebrowskiej, która z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej opiekowała się tym konkursem i pilnowała, żeby on był i sprawiedliwy, i w pewnych standardach. Nie widzę jej tutaj, bo pewnie gdzieś tam się ukryła w kuluarach. Natomiast chciałbym jej podziękować i jej szefowej, pani naczelnik Ewelinie Kliczkowskiej, ponieważ to one razem tworzyły ten konkurs, który mam nadzieję, że się, jeśli chodzi o efekty, Państwu bardzo spodoba. Bardzo dziękuję. Panu dyrektorowi, panu Bujanowskiemu i zaczynamy, szanowni państwo, dzisiejszy wieczór. W czasie koncertu jest przewidziana 15-minutowa przerwa. Każdego laureata będziemy też prosić o chwilę pozostania na estradzie po wykonaniu swojego programu ze względu na wręczenie pięknego dyplomu, no nie tylko pamiątkowego, ale również cennego w charakterystyczny sposób, więc proszę zawsze o gorące, gorące i serdeczne brawa. A rozpoczynamy, szanowni państwo, mocnym uderzeniem. W świetle reflektorów widzimy pięknie centralnie ustawioną perkusję, którą XX wiek, którą współczesność właśnie ustawia w centrum estrady i przekonuje, że jest to grupa instrumentów, która zasługuje na uwagę kompozytorów i rzeczywiście możemy liczyć na bardzo, bardzo ciekawe kompozycje. Ale
Ja w zasadzie, szanowni państwo, też mogę mówić bardzo długo i zgadzam się z panem dyrektorem, że to nie zawsze jest potrzebne. Natomiast chciałam przybliżyć sylwetki naszych bohaterów, bohaterów wieczoru dzisiejszego, bo często się jakoś tak dokładnie o artystach nie mówi, a to są młodzi ludzie, którzy mają niesamowite pasje, którzy pięknie i szczerze mówią o swojej drodze. Więc zaczynamy. Laureat Grand Prix Szymon Chłont to będzie pierwszy artysta, który nas zaszczyci swoją obecnością. Szymon wybrał perkusję. Zapytany dlaczego? Powiedział, że poszedł na koncert. Przypuszczam, że nie jeden raz poszedł na ten koncert. W każdym bądź razie ten jeden raz był szczególny, dlatego że on, szanowni państwo, poznał swojego profesora, który również jest perkusistą i stwierdził, że będzie grać na perkusji. Co za piękne spotkanie. Od razu na koncercie perkusyjnym pan profesor zainteresował go tymi instrumentami. Szymon jest uczniem profesora Marcina Serwacińskiego w Zespole Szkół Muzycznych imienia Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Szanowni państwo, perkusista Szymon, zdobywca Grand Prix, jego usłyszymy w bardzo energetycznej kompozycji pod tytułem Motion, która została skomponowana przez Lina Glasoka, profesora nadzwyczajnego muzyki na Uniwersytecie Północnej Karoliny, obsypanego nagrodami za wybitne zasługi, w tym również kompozytorskie. A Szymon? Szymon lubi występy publiczne, mocno go te występy mobilizują, dają poczucie satysfakcji, ale oprócz tego interesuje się oczywiście innymi sprawami, na przykład grą w szachy, językami obcymi, chociaż przyznaje, że obecnie te wszystkie zainteresowania schodzą na plan dalszy. On szuka barw, on szuka podniet w tym skomplikowanym zestawie perkusyjnym. Przywitajmy pierwszego naszego gościa.
Szanowni Państwo, są tacy, którzy mówią, że najlepiej jest rozpocząć dzień od Jana Sebastiana Bacha, ale nic nie wspominają o wieczorze. Więc my w czasie dzisiejszego wieczoru znowu oddajemy estradę instrumentowi, który też tak naprawdę niedawno zyskał sławę na estradach świata w latach 50. Tak naprawdę akordeon koncertujący. I był taki moment, że brakowało nawet literatury akordeonowej. Sięgano właśnie po twórczość kompozytorów epoki baroku. I wtedy pojawił się Władysław Zołotariew, który słyszał akordeon tak, jakby słyszał brzmienie całej orkiestry symfonicznej, bo rzeczywiście akordeon taki jest, jest, jak to mówią, jak kameleon. Może urzekać koronkowym brzmieniem baroku, może brzmieć jak orkiestra, może brzmieć jak każdy dowolny instrument. Zołotariew, mając lat 14, czyli niewiele więcej niż kolejny gość koncertu, Ksawery Widuch, Zołotariew pisał, że nikt nie chce uwierzyć, że jestem zrodzony dla muzyki. I pisał dalej tak pięknie: mnie bardzo potrzebna jest ta wiara. No właśnie, nie zawsze ta wiara jest. Na szczęście dom rodzinny Ksawerego od najmłodszych lat był przepełniony wiarą w artystów, młodych artystów, w dzieci i muzykę akordeonową. Starszy brat Ksawerego też jest akordeonistą, no więc sądzę, że z dużym powodzeniem prezentował mu walory instrumentu, skoro młodszy brat postanowił pójść w ślady starszego. A Ksawery Widuch jest uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Tarnobrzegu w klasie 5 akordeonu u profesora Krzysztofa Garbacza. Ksawery mówi, że ze swoim akordeonem tworzy zgraną parę. To też mi się bardzo to zdanie podoba, dlatego że rzeczywiście muzykowanie rozpoczyna się od duetu. Duetu instrumentalisty, instrumentu, na którym gra, bądź też głosu, jeżeli śpiewa. Ksawery jest laureatem konkursów akordeonowych, 21 spotkań akordeonowych w Sanoku, spotkań młodych akordeonistów też z 21 roku w Brzezinach, Międzynarodowego Konkursu Muzyki Akordeonowej w Bielsku Białej, to jest też 2021 rok. Ostrowieckiego Konkursu Akordeonowego Szkół Muzycznych pierwszego stopnia i to jest rok ubiegły. Lubelskiego Konkursu Akordeonowego w roku 2021 i 2023 i 20 Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych w roku obecnym. W wolnym czasie Ksawery majsterkuje, lubi budować własne konstrukcje z klocków technicznych i kocha zwierzęta. Szanowni Państwo, zapraszamy laureata pierwszego miejsca w klasie akordeonu. Ksawery Widuch zagra dwie kompozycje. Będą to akwarele Wernera Richtera oraz suita numer 1 Władysława Zołotariewa.
Szanowni Państwo, jak się słucha tego, jak się to widzi, takie małe paluszki, taki mały akordeon i taka wielka muzyka jednak Złotoriewa, taka skrząca się śniegiem, skrząca się blaskiem rosyjskiej zimy. No, przeuroczo to brzmi, przeuroczo to wygląda. Już za chwileczkę laureat, kolejny nasz gość, trębacz, trąbka, jasność, dźwięki, potęga. My chcemy Państwu zaprezentować kompozycję pełną blasku. No nie może być inaczej, skoro Morceau de Concours to utwór skomponowany na konkurs paryskiego konserwatorium. Ale proszę zauważyć, że nie tylko taki błyskotliwy, witalny charakter inspiruje artystów, bo mamy w kompozycji też wiele uczuć, takich eleganckich, stonowanych, taki paryski smak i styl. A przed Państwem wystąpi miłośnik klasyki i jazzu, nauk ścisłych oraz gier komputerowych, Artur Rudnicki, który jest uczniem ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia imienia profesor Marii Zduniak we Wrocławiu w klasie trąbki u pana Aleksandra Zalewskiego, solisty trębacza Narodowego Forum Muzyki Filharmonii Wrocławskiej. Nasz kolejny gość jest laureatem wielu konkursów. Ja wymienię zaledwie kilka może tych pierwszych. 19. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Solistów w Jaworznie, Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych w Brnie w 2022 roku i tutaj zdobył dodatkowo nagrodę dla absolutnego zwycięzcy w grze na instrumencie. 13. Międzynarodowego Konkursu Instrumenty Dęte w Jastrzębiu Zdroju, w Chełmnie, kolejny konkurs to 17. Ogólnopolski Młodych Instrumentalistów imienia Stefanii Wojtowicz w Jaśle, pierwsze miejsce. 16. Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych w Krakowie i tutaj pierwsze miejsce oraz Grand Prix. Konkurs Młodego Muzyka w Szczecinku, pierwsze miejsce oraz 8. i 9. Dolnośląski Konkurs Pieśni Artystycznej, bo nasz gość również śpiewa. Artur Rudnicki jest także stypendystą prezydenta Wrocławia w latach szkolnych 2021-2024. Jest też stypendystą wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych Promoverte Talenta w roku szkolnym 2021-2022 i stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w roku szkolnym 2023-2024. I jeszcze jedna ciekawa informacja. Artur od 5 lat jest też szermierzem. A więc, szanowni Państwo, wszystko się bardzo ładnie składa. Trąbka, Francja, Trzej Muszkieterowie. Wszystko jest w jednej całości. Przed Państwem kolejny gość, Artur Rudnicki, laureat pierwszego miejsca w kompozycji Augustyna Sauvage, a towarzyszyć mu na fortepianie będzie pani profesor Halina Promińska.
z Damianem Łapińskim, który za chwileczkę wystąpi. Ma piękną fryzurę, ma takie małe rączki, jest zdobywcą Grand Prix, jest uczniem czwartej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego we Wrocławiu u pani profesor Katarzyny Kaczorowskiej. No i tak się go zapytałam, co robił ostatnio, więc ostatnio powiedział, że pisał list do świętego Mikołaja i że podobno święty Mikołaj zabrał ten list, więc wszystko jest na dobrej drodze, ale nie pytałam o szczegóły, bo to lepiej, żeby się spełniały marzenia. W każdym razie byłam ciekawa, kiedy zaczął grać, więc mu zadałam to pytanie, ponieważ Damian zagra dwie kompozycje. Pierwsza będzie Józefa Haydna, druga Siergiusza Rachmaninowa. I się zapytałam, czy on też zaczął grać jak Rachmaninow, kiedy miał lat 4. Powiedział, że nie, proszę pani, miałem 5,5 roku. Zaczął grać, jak miał 5,5 roku. Damian Łapiński jest laureatem wielu konkursów pianistycznych, między innymi 30. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni, 3. Międzynarodowego Konkursu w Berlinie dla młodych uzdolnionych, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Moniki Sikorskiej Wojtachy w Wieliczce, i tam dodatkowo zdobył nagrodę dla najbardziej obiecującego uczestnika konkursu. A Damian ma nie tylko talent muzyczny, ale również aktorski. On od ubiegłego roku występuje w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, gdzie kreuje jedną z ról w musicalu Priscilla, Królowa Pustyni. Ale nie samą muzyką człowiek żyje, więc w wolnej chwili Damian kocha Garfielda. Nie wiem, czy państwo wiecie, kto to jest Garfield. Bo może nie wszyscy wiedzą. Moje dzieci też go bardzo kochały. Gruby kot, który kocha jeść. Damian uwielbia Garfielda, bardzo lubi czytać o nim historyjki i sam rysuje sobie własne komiksy. Chętnie też gra w gry planszowe i pływa. Bardzo lubi występować przed publicznością i bardzo lubi być na scenie. Czuje się podobno wtedy jak ryba w wodzie, ale sam mówi o sobie, że ma taką lekką tremę przed występami, ale ona mija, gdy tylko wychodzę na scenę. W jego wykonaniu usłyszymy Allegro con brio z sonaty D-durowej, chętnie granej sonaty Józefa Haydna i polkę włoską Siergieja Rachmaninowa, którą publiczność ukochała i wielu wybitnych artystów tą kompozycję gra na bis, bisując. No, ciekawe, czy nasz gość również bisować będzie. Proszę o gorące brawa dla kolejnego gościa.
Po przerwie rozpoczynamy od dźwięku oboju. Zapraszam.
Pięknie Państwa witam po przerwie, witam serdecznie. Nastroje prawdziwie koncertowe. My otwieramy drugą część naszego dzisiejszego wieczornego spotkania dźwiękiem instrumentu, który jest samą słodyczą i samą delikatnością, to znaczy obojem. Rozmawiałam przed chwileczką z naszym gościem, kolejnym gościem, Zosią. I Zosia powiedziała, że jeszcze nie była we Francji i strasznie chce tam pojechać. Więc ja się zapytałam, dlaczego? Zosia powiedziała, że zjadłaby takiego croissanta paryskiego, takiego prawdziwie paryskiego croissanta. Strasznie by chciała wjechać na wieżę Eiffla i zobaczyć ten Paryż z góry, wstęgę rzeki i miasto, które się układa pięknie, widziane z lotu ptaka. Też chciałaby pochodzić troszeczkę po tych butikach paryskich, ponieważ powiedziała, że interesuje się modą, ale mówiąc to wszystko, ona tak przytulała ten obój do siebie i to było dla mnie takie niesamowite. Ja się zapytałam, dlaczego ona go tak przytula, a ona mi mówi, że to jest jej takie małe dziecko. Więc za chwileczkę poznamy Zofię i poznamy takie jej małe dziecko. Ciekawostką związaną z Zosią jest to, że ona nie mogła się doczekać, kiedy pójdzie do szkoły. Dziwne, a jednak dlatego, że ona w przedszkolu podobno miała koleżankę, 3 lata starszą i ta koleżanka grała na oboju. No ale Zosia musiała dorosnąć, żeby pójść do szkoły, więc nie mogła się tego doczekać. I to jest takie piękne. Ja też miałam koleżankę, ona grała na skrzypcach i ja powiedziałam, że będę grała na skrzypcach, ale się wywodzę z rodziny lekarskiej, więc moi rodzice bardzo tak z dużym zdziwieniem patrzyli na takie dziwne pomysły. Wpływ kolegów, koleżanek jest niebagatelny. Ale szanowni Państwo, przechodząc do programu, posłuchamy dwóch kontrastujących części sonaty na obój Francisa Poulenca. Pierwsza część czarująca kolorytem o niepowtarzalnej melodii, druga przypominająca troszeczkę tokatę, ona biegnie bez wytchnienia. A Zofia Antonina Górnicka jest laureatką Grand Prix, uczennicą ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Białymstoku, u profesor Mirosławy Zduniewicz. Zosia rozpoczęła naukę w wieku 6 lat, a o wyborze instrumentu zadecydował przypadek, a pierwszy kontakt Zosi z obojem był miłością od pierwszego wejrzenia. Więc zaprośmy Zofię i to jej małe, ukochane dziecko. Thank you.
Szanowni Państwo, przedstawiając sylwetki dzisiejszych gości, dzisiejszych laureatów, zauważamy, że w różny sposób ci młodzi ludzie postanawiają wybrać drogę artystyczną. A to spotkanie z nauczycielem, a to starsza koleżanka, a to starszy brat. Ja mam takie pytanie, czy jest rodzina Państwa korzeń na sali? Bo ja mam takie pytanie, bo tu mamy więzy rodzinne, wiele mamy takich muzycznych rodzin,
można wymieniać bez końca, ale mnie interesuje, bo to jest wszyscy macie na K. Jest Krzysztof, Katarzyna i Kacper. To drugi brat będzie Karol. Krystian. Michał. A już myślałam. Szanowni Państwo, już za chwileczkę usłyszymy tarantelę Giovanniego Bocezziniego, czyli Paganiniego kontrabasu, bardzo płodnego kompozytora, uwielbianego przez publiczność i wirtuozów. I za chwileczkę kolejny nasz gość, laureat pierwszego miejsca, Kacper Korzeń. Kacper rozpoczął naukę gry na kontrabasie w wieku 6 lat. Jako uczeń pierwszej klasy w ogólnokształcącej szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Bytomiu. Jego nauczycielem jest tata Krzysztof Korzeń, były długoletni kontrabasista Śląskiej Opery Kameralnej w Katowicach, doświadczony muzyk i kameralista. O wyborze instrumentu zadecydował Kacper, ponieważ Michał poszedł w ślady mamy i gra na fortepianie. Zgadza się. Dobrze. Kacper gra również w koszykówkę, siatkówkę, jeździ na deskorolce, nie stroni od gier komputerowych, lubi muzykę rozrywkową. Ale ja mam taki zwyczaj, także w czasie konkursów szopenowskich, filharmonii, że ja strasznie lubię za kulisami rozmawiać z artystami, więc Kacper powiedział, że owszem, lubi muzykę jazzową, ale jemu nie przeszkadza granie w orkiestrze, wręcz przeciwnie, on to bardzo, bardzo lubi i w zasadzie tak jakby nie mógł się jeszcze zdecydować, w którą stronę, czy to bardziej klasyka, czy to bardziej improwizacja, czy bardziej jazz go będzie pociągał, czy bardziej kompozycje stricte klasyczne. On wymienił Beethovena, ja pytałam jeszcze o wiek XIX, powiedział, że też ta epoka jest mu bardzo, bardzo bliska. Nasz drogi gość w czerwcu bieżącego roku wystąpił w składzie Akademickiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Slobożanki z Charkowa i wtedy akompaniował bratu Michałowi w koncercie F-moll Fryderyka Chopina. Nie sposób wymienić wszystkich miejsc zajętych przez Kacpra na konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Najważniejszy występ, zdaniem Kacpra, najważniejszy do tej pory, to konkurs muzyczny jesień 2023 w Koninie. Nasz gość jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Zapraszamy serdecznie. Na fortepianie będzie akompaniować synowi Katarzyna Korzeń. Thank you.
Szanowni Państwo, kolejny gość to Ilona Anna Roman, laureatka pierwszego miejsca, uczennica tej szkoły. Naukę gry na klarnecie rozpoczęła, kiedy miała 6 lat, a zdecydowała się na klarnet, bo myślała o nim też od przedszkola. W przedszkolu grała na flecie, lubiła grać na instrumencie, a że klarnet przypomina trochę flet prosty, tak napisała, wybrałam właśnie ten instrument. Laureatka pierwszego miejsca, uczennica Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej imienia Emila Młynarskiego w klasie profesora Artura Pachlewskiego. Ilona odpoczywa w ruchu. Podróżuje, więc cieszy się z każdego wyjazdu na konkurs, gra w koszykówkę, pływa, biega. Lubi występować sama i w gronie przyjaciół, ale niekoniecznie grając w zespole. Mówi, że samo przebywanie w nowym miejscu z innymi przed koncertem i po koncercie jest wyjątkowo fajne, bo można dzielić się wrażeniami. Mówi, że przed występami oczywiście stresuje się, chociaż ja tego nie zauważyłam za kulisami, lecz całkiem łatwo jest jej ten stres opanować. Przy wejściu na scenę również czuje zdenerwowanie, ale im dłużej występuje, tym bardziej je przezwycięża, a gra sprawia jej bardzo dużą radość. Za to przy zejściu ze sceny wszystkie negatywne emocje opadają i schodzę z uśmiechem na twarzy. Tak napisała, powiedziała o sobie Ilona Anna Roman. Zagra za chwileczkę solo de Concours, opus 10 Henri Rambaud, które od wielu lat cieszyć się niesłabnącą popularnością, a akompaniować jej będzie pan Marcin Gus.
Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiam sylwetkę kolejnego gościa. To waltornistka, laureatka Grand Prix, uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie profesora Krzysztofa Specjała. Barbara Sikora zaczęła grać na waltorni po namowach sióstr, które również grają, tylko że na skrzypcach i na wiolonczeli. I teraz przeczytam Państwu bardzo piękny fragment wypowiedzi laureatki. Ja bardzo cenię sobie szczerość artystyczną. A zatem czytam. Pomysł wyboru instrumentu był podyktowany tym, iż wydawało mi się, że waltorni można poświęcić mniej czasu niż skrzypcom czy wiolonczeli. Podobno Wagner kiedyś podszedł do Straussa seniora, czyli Franza Straussa, i zapytał się, dlaczego waltorniści mają takie ponure miny zawsze. No i usłyszał w odpowiedzi, widocznie mamy powody. A Wagner słynął z tego, że rzeczywiście potrafił waltornistów obdarzyć wieloma taktami bez oddechu. Trudności związane z grą na tym instrumencie są potężne. Mamy nadzieję, że nie zniechęcą Basi. Basia znajduje czas na aktywne uprawianie sportu, gimnastykę artystyczną, zapasy, pływanie. Granie sprawia jej większych trudności, a wręcz przeciwnie, daje wiele satysfakcji. W związku z tym, czytam dalej, bo to jest notka od Basi, jest laureatką kilkunastu konkursów krajowych, międzynarodowych, 13 pierwszych miejsc, 4 Grand Prix. Barbarę Sikorę usłyszymy w Fantazji Opus 2 Franza Straussa. Przy fortepianie zasiądzie pan Wojciech Byrć.
Thank you.
Mili Państwo, powoli dobiega końca koncert laureatów pierwszej edycji konkursu Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia Muzyczna Jesień. Ta zdolna młodzież, w zasadzie dzieci poświęcili bardzo wiele godzin przygotowań i ćwiczenia, by osiągnąć sukces. I to jest niebywałe, że mają fantastyczne warunki, nie tylko tu w czasie tego występu, ale że są otoczone opieką, no bo talent, parafrazując Paderewskiego, to przecież jest tylko drobny procent. Reszta to jest ciężka praca, ale jeszcze jest potrzebny ten łód szczęścia i tego się nie przewidzi. Czy się będzie w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i czy nasze życie nabierze rozpędu, czy się nagle zatrzymamy. Czasami zatrzymanie wcale nie jest złe. Czasami dobrze jest się zatrzymać na chwilę, więc też tego nie należy na to patrzeć z tej kategorii złej. Do tej pory słuchaliśmy solistów, w tej chwili wystąpi zespół kameralny, uczniowie tej szkoły. Jest to trio fi, do, na, czyli Filip Lipiński na fortepianie, Dominika Mrozik na skrzypcach i Natalia Mrozik na wiolonczeli. I to są laureaci pierwszego miejsca w kategorii zespoły kameralne. Ja zazwyczaj interesuję się zespołami kameralnymi, bo mnie ciekawi, dlaczego oni się spotkali razem, jak długo razem grają, czy mają wspólne zainteresowania, czy lubią się, czy spędzają czas oprócz grania razem, czy nie. No więc tu mamy dwie siostry i jeszcze się dowiedziałam, że to bliźniaczki, więc chyba lubią jednak spędzać czas razem. No i zadałam takie pytanie, a ten Filip, ten pan Filip, to dlaczego do sióstr, czy on się dobrze czuje, czy nie? No to pasuje, bo też ma ciemne włosy, więc usłyszymy ciemnowłosych laureatów pierwszego miejsca w trio młodzieżowym Romualda Twardowskiego. Opiekunem artystycznym tria Fidona są pani Jolanta Ptasińska i Ewa Groblewska. Zapraszamy.
Szanowni Państwo, zakończyliśmy koncert laureatów pierwszej edycji konkursu Centrum Edukacji Artystycznej Muzyczna Jesień. Ja ogromnie dziękuję wszystkim, którzy są z tymi młodymi ludźmi i znamy warunki pracy artystycznej, wiemy, jak to wszystko wygląda. Ja bym chciała, żeby rzeczywiście tak jak te dzieci są ogromnie utalentowane i to słychać, tu jest wszystko, tu jest technika, tu jest precyzja, tu jest brzmienie, tu jest barwa, tu jest forma, tu jest wszystko, więc też nauczycielom, pedagogom składam ogromne podziękowania i marzę o takim świecie, żeby było miejsce tutaj, tak? I godne, miejsce godnego rozwoju po prostu dla tych dzieci, bardzo utalentowanych, bardzo delikatnych, bardzo wrażliwych, a jednocześnie wykonujących ogromną pracę, ogromną. Każdy, kto grał, każdy, kto gra, doskonale o tym wie. Więc gratuluję z całego serca i z całego serca trzymam kciuki za te młode osoby, a ja ogromnie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Centrum Edukacji Artystycznej, wszystkim osobom, które doprowadziły do tego, że odbył się dzisiejszy koncert laureatów i życzę państwu miłego wieczoru. Barbara Szczęsna. Dziękuję serdecznie.